Cześć, z tej strony Maget. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym gameplayu z World of Warship. Dzisiaj mam dla Was pancernik 6 tieru, francuską Dunkierkę. Okręt wyposażony jest w 8 dział kalibru 330 mm. Przeładowują się one 28 sekund, a ich maksymalny zasięg to 18 km 200 m. Maksymalna prędkość okrętu to 29,5 węzła, z powierzchni wykrywalny jest z niecałych 17 km, a z powietrza z niecałych 12. Jeżeli chodzi o perki, to oczywiście typowo pod przeżywalność, w tej chwili kapitan tylko 11-punktowy, ostatecznie będzie wyglądało to następująco. I moduły również pod opanowywanie pożarów. No szybciutko teraz mówimy sobie historię okrętu. Niestety nie dysponuję tu żadnym pewnym źródłem, także krótko bardzo będzie. Okręt został zwodowany w październiku 1935 roku. Wszedł do służby 2 lata później. Po wybuchu wojny II światowej oczywiście zajął się eskortowaniem konwojów razem z okrętem siostrzanym, czyli Strasburgiem. Po kapitulacji Francji okręty zostały skierowane do portu gdzieś w Afryce, gdzie miały zostać albo przejęte, albo zatopione przez wojska alianckie, czyli głównie przez brytyjskie w tym przypadku. W czasie trwania tej operacji 3 lipca Dunkierka została trafiona artylerią główną okrętów brytyjskich i została osadzona na dnie. I później dodatkowo została zbombardowana przez samoloty z lotniskowca Ark Royal. I do lutego 1942 roku przebywała w suchym porcie w Toulonie, gdzie aby okręt nie dostał się w ręce Niemców, załoga postanowiła go zatopić i miało to miejsce 27 listopada 1942 roku, więc niezbyt bojowa ta historia tego okrętu. No i może przejdźmy szybko do tego, jak się tym gra. Podstawowej rzeczy chyba nie trzeba nikomu mówić, jest to okręt do grania dziobem, także troszeczkę tam będziemy kampić sobie na tym, nie będziemy tu na pewno zbytnio szarżować. Okręt jest dosyć celny, obie wieże mam umieszczone z przodu, także pokazywanie boków nie ma sensu, bo zawsze kończy się to bardzo boleśnie. Obrona przeciwlotnicza tutaj jest, no powiedzmy, że niezadowalająca, to jest delikatne określenie, no po prostu jest kiepska, dużo tych samolotów do nas dolatuje, jesteśmy w stanie tutaj przyjąć porządne, dużą ilość pożarów z bomb, potem jeśli zrobimy coś źle i naprawimy się od razu, to wtedy dostajemy zalanie. Zaletą okrętu jest to, że jest bardzo zwrotny, ale no wiadomo, kręcąc się pokażemy komuś bok, nie da się tak zrobić, żeby być do wszystkich ustawionych dziobem. Pociski odłamkowo-burzące mają dosyć wysoką zdolność podpalania przeciwnika, to jest ładny procent, także w sytuacji, kiedy nie mamy bicia na pociski przeciwpancerne, możemy sobie spokojnie załadować obeki i próbować przeciwnika spalić. Najlepiej jest upatrzeć sobie jakieś miejsce na mapie, popłynąć do niego, ustawić się odpowiednio, czyli dziobkiem do przeciwnika i sobie ich tam punktować. Jak się zrobi naprawdę gorąco, zostajemy za bardzo sfokusowani, to lepiej się po prostu wycofać, rzucić sobie wsteczny, tak jak Francuzi w czasie II wojny i sobie powoli odpływamy, może ktoś nam pomoże, może znikniemy i wtedy mamy szansę jakieś przeżycia. Bo ten okręt, no niestety, jeśli pociski przeciwnika trafią w ten przedni pancerz albo w wieżę, to wtedy wygląda to jeszcze całkiem przyjemnie, bo te pociski się odbiją, nie zadają zbytniego damage'a. Ale jeśli nam przelecą na dalszą część pokładu, to wtedy już potrafią nas solidnie chapnąć. Chociaż zdarzały się i takie bitwy, gdzie stojąc ładnie ustawionym, dostawałem po 4, po 5 tysięcy salwy, nie wiem gdzie te pociski latały. Okręt jest dosyć podatny na pożary, także to ustawienie perków, które Wam pokazałem, ma temu zapobiegać, jak również i moduły mam po to, żeby tych pożarów było jak najmniej. Niestety jest to dosyć dokuczliwe tutaj. Jeśli chodzi Wam o skin, to jest równie czarny jak afrykańska reprezentacja. To jest skin wygrany w misji na Dunkierkę przy okazji premiery filmu, jaka była tutaj. Misja wtedy się pojawiła w World of Warship, można było sobie to wygrać tutaj. Wygląda dosyć przyjemnie, ta wygrawerowana, tak jakby ten wygrawerowany kwiat lilii tutaj, to chyba lilia jest, nie pamiętam, na drugiej wieży bardzo ładnie się prezentuje. Ktoś miał taki rozmach z tyłu, malując francuską flagę, że nawet poleciał po skrzydłach samolotu, nie wiem, co celowo, czy tak po prostu przypadkiem,
ale okręt wygląda wizualnie ładnie. Jest cenny, to już mówiłem. Ta bitwa, którą oglądacie, jest tego dowodem, że jeśli jesteśmy w dobrym miejscu w właściwym czasie, to możemy sporo zdziałać. No niestety bitwy sami nie wygramy, także wiemy, że zbliżają się pancerniki francuskie i będzie tam też właśnie okręt tego samego typu na którymś tierze i możemy sobie, posiadacze Dunkierki mogą sobie teraz spokojnie tutaj kapitana przygotowywać do tego, żeby go wrzucić potem na pancerniki drzewkowe. Ciekawy jestem, kiedy to nastąpi, więc tak, chyba z grubsza to, co chciałem okręcić powiedzieć, to powiedziałem. Bardzo zwrotny, dosyć celny, mocno bije, jeśli mamy dobre RNG, jeśli nam ładnie polosuje. No niestety podatny na pożary, słabo uzbrojony przeciwlotniczo, ale ogólnie okręt pozytywny. Jeśli miałbym z niego zrezygnować, to chyba myślę, to nie zdecydował, bo fajnie mi się nim gra. Problem jest, jak trafimy jako low tier na ósemki, no ale wtedy mamy jeszcze obeki, które, jak mówiłem, palą całkiem przyjemnie. I to w tym gameplayu będzie wszystko. Także bardzo dziękuję Wam za uwagę i zapraszam już następnym razem. Cześć i na razie.